Mamy dzisiaj niedzielę, 25 listopada 2018 rok i proszę, kto tu przyszedł? Już pod stołówkę Julia, Płaczka i Romeo, Kicia, Kiciulek. O, jak latają maluchy. Kicia, Julia, Kicia, Kicia. O, jakie szybkie. Romeo, Kicia! Nie! A, już antenka w górę. Tak, dzisiaj na śniadanie będzie kiełbasa piwna. Julia, Kicia, gdzie jesteś? Ona mi się schowała. Kiciula! A tu jest. Romeo tam. Julia tu. Kicia! Chodź, Julia. Kiciula, chodź. A. Bierz to, o nie, na ręce nie będę cię brał. Miłość jest wszystkim. Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Joanna Kulik, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Aleksandra Adamska pokażą wam, jak nie zwariować w święta. W miłości każdy prędzej czy później coś zawali. Ważne są chwile szczęścia pomiędzy. Miłość jest wszystkim. W kinach od 23 listopada. Poleca Wirtualna Polska. Po reklamie. Większe polskie przeboje lat 60. i 70. Mamuśka. Pieszczoch idzie. O, jak zwykle. Co już się ustawia, żeby go wziąć, tak? O, o, ustawia się. No i schował mi się w krzaki. Jest Julia. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija. Chłopaki siedzą pod rozwalającą się altaną, czekają na śniadanie. Trzech. Oni zawsze staliby walcy, tutaj czekają. Palą sobie papieroska. O, Julia, jak ładnie. Jak ładnie. Julia, pomnik. O. Zobaczcie, jak ładnie. Jak ładnie.
Pieszczoch nawet przyszedł tutaj. Pieszczoch co, na ręce? No dobra, no chodź. Chodź na ręce. Cię wezmę. Chodź. I będę cię, będę filmował. Proszę. Proszę. Tak chodził, chodził za mną, że musiałem go wziąć. No i będziemy filmować, tak? Julia tam poleciała. Kicia. Pieszczoch zazdrosny, że się nim nie zajmuje. A, za zdrowie pani. Za zdrowie, zdrowie pań. Za zdrowie pań. Kulewicz. Piosenka świetnej piosenki. A to jest droga, która prowadzi z Trzebiatowa do naszego DPS-u. O, zobaczcie, gdzie Romeo wszedł. A jest. Szybki. A. Ciulek. Gdzie ty jeszcze nie byłeś? Za zdrowie, pan. Za zdrowie. Panowie. Za zdrowie. I co? A my sobie idziemy. Tak? Pieszczoch. Oho. Myślałem, że wejdzie po tym drągu na bocianówkę, bo już się zaczęła skrabać Julia. Julia poszła z drugiej strony. Romeo tutaj mieszkuje. Wejdzie do tej budki. Wejdzie. Proszę. Proszę, chodzi. Pusta do zagospodarowania. Można mieszkać. Romeo, i co tam, Kicia? Kiciulek. Odezwij się. A tam Julia już widzę. O, idzie. Kicia. Teraz z dwóch stron. O, już tam go widać trochę. Wyszedł. Zakamarki są. Można chodzić. No co? Niewygodnie trochę. Tak, Kicia. Niewygodnie. To no widzisz, jak jestem zajęty, ręce mam. O, o. Wyleciała Julia. O, już weszła do środka. Romeo też zaraz za nią wejdzie. Do bocianówki. O, a to są te deski sedesowe, na które się tak żachnęła nasza księgowa. Boże, Boże. Lodówki w DPS-ie, linoleum, deski sedesowe, proszę, proszę, jaki to obciach. No to mówię,
Proszę bardzo. Trzeba wyremontować dach tej bocianówki, bo jest dziurawy, przecieka. 50% nieszczelny. To ja w ten czas te wszystkie lodówki przeniosę i umieszczę w środku, jedna na drugą. A w środku linoleum będą koty sobie jadły. Nie, nie ma pieniędzy. Na koty ja nie mam zamiaru i do więzienia. Bo to jest pozaprawne działanie. A przecież jest ustawa o ochronie zwierząt, która nakłada obowiązek zabezpieczenia kotom schronienia, ciepłej strawy w okresie zimowym. Czyli ustawa sejmowa nakazuje. Czyli to się mieści w zakresie działalności DPS-u też. I nie ma mowy o jakimś więzieniu, o jakimś łamaniu prawa. No, pokazałem z kolei następnym razem ten domek z tarasem. I mówię, że trzeba wykonać takich z 5-6. No, jak dyrektor podejmie, ale przecież WTZ-y mają inne zadania do roboty niż robienie takich budek dla kotów. I tak, jak nie kijem go, to pałą. Ale narzekać się narzeka. Ale o dziwo, pani księgowa toleruje Feliksa i Ryśka i pozwala, aby oba koty były u niej na fotelu. Mają wodę, mają miseczkę z karmą. Czyli równe i równi i równiejsi wśród kotków. Ale dobre i to przynajmniej. Ale mam nadzieję, że ta postawa się zmieni z czasem. Ale to potrzeba czasu. Czasu i może nawet zmianę pokoleń. No, siadaj. Już mi ręka zdrętwiała. Kiciulek. Julia! Kicia, gdzie jesteś? Romeo, jest. Chodźcie, bo już chłopaki wchodzą. Wchodzą na śniadanie. Będę musiał powoli kończyć. O, jest Julia. Wyszła. Wyszła. Chodź, kiciulka, chodź. Chodź, kiciulka. Chodź, kiciulka. Niebo w ogniu, ziemia w ogniu, dni równy wiek. Ktoś odchodzi, a ludzi... No, pieszczoszek tu jest. O, Kleofas jest. Julia, kicia. I mówiłem, nalane było wczoraj. Połowę miski i co? Mało co zostało, czyli kotki zjadły i jeże też na pewno. Bo to tak zawsze się odbywa. No. Kicie, idziemy. Chodź, Kleofas. No. A ten już skoczył, bo myślę, że ja go wezmę na ręce. Z krzesła, że będzie mi lżej. Chodźcie, kicie, bo ja już muszę iść. Idę, ale zaraz za mną przylecę. O, chłopaki już się schodzą. Teraz ci pierwsi weszli. Kicie! Kicie, chodźcie. Eco. Chodź, Julia. Romeo już jest. Chodź, kicia. No. Chyba sativna dzisiaj będzie.
Więc jestem już po śniadaniu. Była kiełbasa żywiecka. Jestem przed oddziałem. Proszę, Julia też jest, czeka. Romeo też jest, czeka. A to kiełbaska piwna. No, jedną trzecią już rozdałem. No i tutaj zupa mleczna z płatkami. I tu nasze mikrosy. Chodźcie, kicie. Mam dla was. Masz, Romeo. Proszę, Romeo bierze z ręki. Julia, masz kicia. No, masz. Julia, masz kicia. No, 10 centymetrów zabrakło. 10 centymetrów zabrakło, żeby Julia wzięła z ręki. No teraz nalejemy też zupy mlecznej. Proszę. Wczoraj tu było nalane. Dzisiaj jest puste. Czyli kopki i jesz jadły prawdopodobnie. Dobra, jest. Romeo, kicia. Patrz. Masz kiciule. Romeo, kicia. Masz. Proszę, bierze. Julia, kicia. O. Julia, kicia, chodź. Masz kiciulka. Julia, kicz. Masz. Obraziła się na Romeo, pacną zarazem. Masz kiciulka. Masz kicia. Ojej, jak się. Chodź, masz kicia. Julia, masz kicia. No, się rzuci to jednak. Babcia, chodź kicia. Dla ciebie też mam. Chodź kiciula. Chodź babcia. Oj, mamuśka. Ile mi tu zostało? No, po plasterku mogę babci dać i mamuśce. Chodź, mamuśka, chodź, kicia. Kicia, chodź. No. Chodź, babcia. Chodź, kicia. No, masz. Masz, kicia. No. No. Tu nie trzeba wołać dwa razy. Proszę. Masz. No. Weźmiesz? Julia, masz kicia. Masz tu. O. Julia, masz kicia. Nie chcę tu rzucać na piasek. Masz kicia. Kicia, masz tu. Kicia. Masz. Kiciula, masz. Mamuśka, masz kicia. No niestety, do piasku to. A nic, najwyżej przeczyszczą sobie jelita. Usuną złogi cholesterolu. O, i Julia już zjadła. Aż babcia już warczy. Masz kicia. Masz tu. Masz tu na liście. Żeby w piasku nie było. No, szukaj. Dobrze szukasz. Dobrze. Masz, babcia. No ładnie. Bałem się, że mnie pacnie. No, a tu nasz mistrz we wszystkim. Proszę, masz, myśliwy. Wróbla nie złapałeś, to masz tu. Tego nie trzeba dwa razy prosić. Open
Zaradny, że hej. Dostrojone do ciebie. Mamuśka, chodź. Kicia. Chodź. Masz. Julia, Kiciula. Masz Kicia. Masz Kicia. Julia. Kicia, masz. O, choroba. Chciałem przerzucić, żeby na piasek. Nie udało mi się. I co, babcia, zjadłaś? Jeszcze chcesz? Nie uderzysz mnie? Nie? No ładnie. Kiełbasa piwna. Koty lubią, Maciek też ją lubi. A to jest ta kiełbasa z tych tłustych, ze smalcem kawałkami. Koty lubią takie. Wygląda, że tam jest mniej chemii. Się nie zastanawiają, nie wąchają, jak te inne kiełbasy typu żywiecka. O, Romeo już jest. Kiciulek, zjadłeś? Jadłeś, Kiciulek? Tak? Najedzony? No. Powąchaj. Proszę. A teraz na wróbelki idź. Idź, Kicia, na wróbelki. Wróbelki są. Babcia. Julia też zjadła. Czyli możemy kończyć. O, zobaczmy, kto jest w domku. No, Romeo. Tak zwykle. A Julia gdzie? A Julia na drzewku. Już usłyszała, już z drzewka schodzi. Oj, Kiciula. Chodź. Chodź, Kicia. Zobaczcie, co mam dla was. Chodźcie, Kicie. Chodźcie, Kicie. Chodźcie. Macie jeszcze karmy. No. Ojej, 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 aż wchodzi do... No. No. Jeź. No, proszę. Mamuśka nie bije. Czeka w swojej kolejce. Inne koty też nie atakują. Czyli ładny widok. Proszę. Aż miło popatrzeć. No, młodzież, pierwszeństwo. A pieszczoch próbuje. O, mamuśka go pogodziła. Gdzie się wpychasz? To ja mam pierwszeństwo. Tak jest. No, mamuśka siedziała, czekała w swojej kolejce, a ten chciałby z kolejki wepchnąć się. Proszę, nauczyła go kultury. No, ale straciła na tym Julia, bo się przestraszyła i odeszła. Co, Julia, Kiciula? Jeszcze się patrzy na Romeo, Romeo na pieszczocha, bo się boi, czy go pieszczoch nie uderzy, czy mu pozwoli. Kiciulka, chodź! No. Romeo też ustąpił. O, a mamuśka leje. No, to będę musiał zrobić to trochę inaczej. Jeżeli możecie się zgodzić na takim małym przestrzeni, to zrobimy tak. O. I nie będzie problemu, że się nie mieścicie. Teraz się wszystkie zmieszczę.
proszę, rozsypałem. Nie ma problemu. Chodź, Julia Kicia. W czarnym polu biały krzyż.